Cześć, nazywam się Łukasz i chciałem Was zaprosić do rozmowy z Habibem, który jest twórcą tego kanału, a miał okazję pracować dla takich marek jak Microsoft czy Unilever jako tester. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Cześć Habib. Cześć, nazywam się Habib Moskin, jestem specjalistą do spraw jakości oprogramowania i twórcą TestSpringa. Mnie bardzo miło, Łukasz, dzisiaj Cię gościć, ale dzisiaj występuję w charakterze gościa, także oddaję Ci głos i słucham pytań. Okej, okay. Rzadko się zdarza tak naprawdę, że możemy porozmawiać z twórcą kanału na YouTubie przed tym, jak go tak naprawdę rozpoczął tą przygodę. I bardzo się cieszę, że się na to zgodziłeś, bo uważam, że to jest fajne, żeby zadać kilka pytań, żeby się dowiedzieć, kim jesteś, co robisz, dlaczego w ogóle chcesz to robić. No i nie ukrywam, że nie będę litościwy i zapytam kilka razy, czy na pewno jesteś przekonany o tym, że masz to coś, co pozwoli Ci zainteresować widzów i masz to coś też w głowie, co pozwoli przekazać ciekawą wiedzę, ciekawe informacje ludziom, którzy są po tej drugiej stronie ekranu. Dlatego pozwól, że zapytam od razu. Testy, testowanie oprogramowania, przede wszystkim co to jest i dlaczego się tym zajmujesz? Wiesz co, testy to w zasadzie bardzo ciekawy, wdzięczny temat, ale żeby nie zanudzać, powiem, że to sprawdzenie, czy produkt, który otrzymujemy, jest zgodny z naszymi wymaganiami i czy użytkownicy mogą go używać tak, jakby tego chcieli. To tak w skrócie oczywiście, możemy się rozwodzić nad różnymi definicjami tego, czym są testy, ale testy mają zapewnić jakość. Jakość to zadowolenie z używania jakiegoś produktu, to łatwość użycia, dostępność, to coś, co sprawia, że nie denerwujemy się niepotrzebnie kupując w sklepie internetowym czy ustawiając sobie ogrzewanie fotela w naszym nowym aucie. Okej, okay. No to druga część tego pytania, czyli dlaczego akurat to postanowiłeś robić? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że czasem los nas szuka. Tak samo było z tym testowaniem. To nie był świadomy wybór na początku, tylko okazja, która nadarzyła się w moim życiu. Zajmowałem się czymś zupełnie innym, natomiast komputery, technologia to zawsze było blisko mnie. Gdzieś od najmłodszych lat obserwowałem, jak to wszystko się rozwija. Obserwowałem ten dziki internet lat 90. Próbowałem kodować na Commodore. Dobrze wspominam w ogóle te czasy technologii, która powoli wkraczała w te progi polskich domostw. Dobrze wspominam mój pierwszy komputer, który pozwolił mi dowiedzieć się, jak dużo może dać internet, ale też jaki jest niebezpieczny i jak niebezpiecznie jest używać niebezpieczny go. Niebezpieczny internet w wieku nastoletnim brzmi ciekawie. Wiesz co, internet tamtych lat to na przykład skrypty generujące numery kart kredytowych, których można było używać. Przedawniło się już? Przedawniło się. Sposoby używania budek telefonicznych, żeby nie płacić za rozmowy czy za połączenia z internetem, to taka wiedza, która teraz nie mam miejsca chyba w sieci na tą wiedzę, ale to wszystko było takim zbiorem rzeczy, którymi ludzie się pasjonowali, odkrywali coś i chcieli się tym dzielić. Ja na to wszystko się natknąłem w wieku 8-9 lat. Bardzo mnie to zainteresowało, natomiast nie widziałem za bardzo kierunku, w którym mógłbym się rozwijać. Kupiłem jakąś książkę do programowania, nie porwało mnie to. Okej, okay. Zanim zaczniemy wgłębiać się w ten temat, jak do tego doszło, to odpowiedz mi jeszcze na bardzo proste pytanie, które myślę, że Was też nurtuje. O czym ma być ten kanał? Bo to jest coś, co warto powiedzieć na samym początku. Okej. Okay. Ten kanał, w ogóle pomysł na ten kanał bierze się stąd, że zajmuję się tą jakością oprogramowania już od 12 lat. Rozwinąłem fantastycznie działającą firmę, która jest uznawana w takich kręgach, z którymi współpracujemy, czyli z kręgami logistycznymi łańcucha dostaw. Jesteśmy tam rozpoznawalni. Natomiast wielu z moich znajomych nigdy nie wiedziało, czym ja się właściwie zajmuję i rzadko o tym opowiadałem. Pomyślałem sobie, że to był mój błąd, dlatego że w takim świecie zdominowanym przez software, gdzie faktycznie to oprogramowanie wygląda na nas nawet z lodówek, nie wiemy, jak go odbierać, to znaczy jesteśmy takim bezwolnym odbiorcą, wydaje mi się, że nie mamy w ogóle wpływu na to, jak ten software jest kreowany. A my jako odbiorcy, czy użytkownicy, jesteśmy najważniejsi w tym wszystkim.
I strasznie mnie irytuje, kiedy po raz kolejny chwytam za jakiś kawałek elektroniki, który jest po prostu zły, nie jest przystosowany pod użytkownika, więc ten kanał chciałbym, żeby przybliżył ludziom, czym jest jakość, jak jej można wymagać, kiedy jej można wymagać, żeby powiedział trochę o tym, o naszych przygodach z tą jakością, pokazał to z ciekawej strony, ale zwiększył taką świadomość ludzi, że oprócz tego, że ktoś wytwarza oprogramowanie, jest deweloperem, to zawsze powinien tam się pojawić tester, który sprawdza, czy to, co dostanie użytkownik, czy ty, ja, czy nasi widzowie, to jest coś, co sprawi mu po prostu radość, przyjemność. Okej, brzmi ciekawie, natomiast powiedz mi od razu, czy to będzie tak naprawdę dedykowane tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy zajmują się IT, zajmują się szeroko rozumianym oprogramowaniem. A jeżeli tak, to dlaczego mogłoby to ich zainteresować? Jakie tematy będziesz poruszał? A jeżeli nie, to przekonaj mnie, że taki człowiek jak ja, który z tym programowaniem nie ma za dużo wspólnego, powinienem tutaj wejść i Cię słuchać. Na pewno warto nas słuchać, jeżeli jesteśmy ludźmi z branży albo myślimy o tym, żeby do niej dołączyć. Dlatego, że będziemy mówić o jakości, o tym, jak bezpośrednio wpłynąć na taką jakość, o tym, co ją tworzy, jak reagować na niektóre zagrożenia, jak tworzyć dobry software. Natomiast z drugiej strony chciałbym tworzyć to w sposób otwarty, to znaczy dużo jest specjalistycznych treści, które odnoszą się do konkretnych, jednostkowych przypadków. Takie rzeczy będziemy pewnie publikować na blogu, sytuacje związane z bardziej technicznymi aspektami. Natomiast tu chciałbym, żeby to były takie półluźne rozmowy, spotkania, na których dowiadujemy się coraz więcej o software'ze, ale też o tym świecie technologii, o tym, czy sztuczna inteligencja może odebrać nam pracę, o tym, jak możemy zyskać czas, czy jak właściwie wykorzystać te procedury jakości nie tylko w naszych biznesach, tych związanych z IT, ale na przykład w życiu codziennym, bo to też da się zrobić, o co miałem niejedną kłótnię z moją piękną połówką. Natomiast może o tym potem. Raczej, brzmi ciekawie, zostawmy tutaj to lekkie niedopowiedzenie, zobaczymy, o tak, zobaczymy, mam nadzieję, że faktycznie będzie tak ciekawie, ale nie ma co mówić o tym, co będzie, porozmawiajmy o tym, co jest. Wspomniałeś i o tym też wspomnieliśmy gdzieś tam na początku, że pracowałeś dla dużych brandów, dużych marek, takich jak na przykład Microsoft, na przykład Unilever i pojeździłeś trochę po świecie, pracując faktycznie jako tester. Mógłbyś powiedzieć coś więcej, dlaczego i skąd się wzięło takie doświadczenie? Nie ukrywajmy, u gościa, który nie ma 40 czy 50 lat, a jednak musiał się gdzieś tam odnaleźć, był do czegoś potrzebny. Jak to się stało? Zacznijmy troszkę, może trochę wcześniej o tym, jak mówiliśmy już, jak zacząłem testować, to był przypadek, więc ja wskoczyłem w ten przypadek, zobaczyłem tą okazję. No i tak naprawdę, brzydko mówiąc, za psie pieniądze postanowiłem pracować, ale chciałem się dowiedzieć czegoś nowego, czegoś, co mnie zainteresowało. To były lata 2000, 2007, 2005 rok. Zaczynałem studia. Potrzebowałem pieniędzy, a z drugiej strony no, nie bardzo wiedziałem, co chcę robić, więc uczyłem się i wszystko, co wpadało w moje ręce na temat tej jakości, co było jeszcze wtedy trudno dostępne, wydawało mi się bardzo intrygujące, interesujące, więc bardzo szybko zdobywałem nowe kompetencje i szukałem nowych projektów, w których mógłbym się czegoś nowego nauczyć. Przypadkiem właściwie też, czy szczęściem, natknąłem się na projekt z firmą Siva Logistics, który dotyczył właśnie wdrożenia magazynowego dla Unilevera. Gdzie to było? W Mysłowicach. Otwierano magazyn w Mysłowicach, potrzebowali kogoś, kto pomoże im od tej strony cyfrowej. To było nowe podejście, ponieważ nigdy wcześniej się tego nie stosowało, a te wdrożenia magazynowe zawsze kulały właśnie w tym punkcie, w tym jednym punkcie wdrożenia software'u, bo nie każdy rozumiał, jak ten software ma działać i jakie ma zadania spełniać. Więc tam zrobiliśmy fantastyczną robotę, już w trochę większym składzie, bo ta firma zdążyła się rozwinąć. I stamtąd chyba takim łańcuchem poleceń no zacząłem gdzieś w tym świecie operować, w tym świecie logistyki. I trafiłeś na to Skandynawii, jak dobrze pamiętam? Wtedy pojechałem do Czech, do Pragi, pomagać przy magazynie Hartmana, w którym mieliśmy jakieś mniejsze problemy związane też z softwarem tak naprawdę. I
to było bardzo ciekawe, bo to była praca z pogranicza testera, konsultanta, osoby zapewniającej jakość i wtedy zrozumiałem, jak szerokim pojęciem jest to zapewnienie jakości i jak wiele ma wpływ na jakość produktu. Dużo dowiedziałem się z logistyki i zrozumiałem, że pracując w IT, szczególnie w tej branży QA, czyli Quality Assurance, nie możemy zamykać się tylko na technologię. Tak naprawdę najważniejsza jest cała ta otoczka i ten biznes musimy ich poznawać i musimy korzystać z wiedzy specjalistycznej, więc dużo rozmawiałem z tymi ludźmi, dużo się nauczyłem i pewnie dlatego chwilę po tej pracy zadzwonił do mnie znajomy, z którym miałem przyjemność pracować w tych Mysłowicach i zapytał, czy pomógłbym im w Hanoi. W Wietnamie. No proszę, to musiało być też ciekawe zderzenie z kulturą tutaj pracy środkowoeuropejską, polską, czeską i nagle gdzieś lecisz na drugi koniec świata. Jak było pod takim kątem rzeczy, które cię najbardziej zdziwiły? No intrygująco. Na pewno intrygująco. Zupełnie inny świat, zupełnie inny kontekst kulturowy, który już utrudnia komunikację. Znaczy, jeżeli mogę cię tylko przerwać, to jak myślę magazyn czy logistyka, myślę Azja, to mam wrażenie takiej bardzo dużej prowizorki czy rzeczy, które się, no nie przypadkowo mówimy o jakichś tam chińskich fabrykach, z których czasem się pojawiają przebitki. Nie kojarzy mi się to z jakością, natomiast może się po prostu mylę, także chciałem zapytać, czy to dlatego wzięli kogoś od zapewnienia jakości, czy to było jakieś inne powody? Wiesz co, to było związane z tym, że nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, kiedy Microsoft kupił Nokia. No, przypominam sobie. Kupił Nokia z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy również z fabrykami telefonów. Okay. Nagle przestały pojawiać się telefony Nokia, zaczęły pojawiać się telefony Microsoft. Okay. Problemem Microsoftu było to, że wcześniej nigdy nie był wytwórcą sprzętu, więc musiał wejść w ten biznes logistyki, łańcuchów dostaw, produkcji i oczywiście miał specjalistów z Nokii, którzy zdecydowali się przejść do Microsoftu, no ale było to bardzo trudne wyzwanie. No i zdecydowali się przenieść całą produkcję w jedno miejsce, właśnie do Wietnamu, do Hanoi i stworzyli tam, czy właściwie skorzystali z kompleksu magazynowego i fabryki, która była zaraz do tego magazynu doczepiona. Wcześniej ta praca odbywała się tam no, w sposób taki, w jaki jeszcze pracuje się w Polsce, czyli w oparciu o doświadczenie, Excel i papier. Okej, okay. Żeby wiesz, nie przeciągać, a od razu zapytać, to tak naprawdę, co może tam robić tester? Co robi taki tester w takim wdrożeniu magazynowym? Wiesz co, tam pomagamy wdrożyć ten system. A to dlatego, że no, potrzeby i użytkownik. Te wdrożenia wiążą się z tym, że tak naprawdę wdrażamy software. Nowy software, z którym ludzie nie mają styczności, który trzeba jakoś skonfigurować, on musi wykonywać jakieś cele i zadania. Więc ludzie, którzy pracowali ze mną w Mysłowicach przy projekcie dla Unilevera, zobaczyli wartość tych testów, że jeżeli przetestujemy, czy damy testerom produkt do oceny, sprawdzenia, czy on właściwie spełnia te wymagania, to zamiast potem korygować błędy już na produkcji, kiedy magazyn działa, możemy to zrobić zanim właściwie go uruchomimy, czyli możemy sobie oszczędzić kupę czasu i pieniędzy. I w zasadzie pojechałem tam dokładnie po to, oszczędzić kupę czasu i pieniędzy. Okej, okay. To powiedz mi z perspektywy czasu, bo teraz jesteś w Polsce, prowadzisz firmę, otwierasz kanał na YouTubie, to znaczy, że co, że my w Polsce nie mamy specjalistów spraw zapewnienia jakości, że nie wiemy jak to się robi, że nagle ty będziesz nas tutaj pouczał, jak to się powinno robić? Czy to są jakieś inne powódki? Wiesz co, najbardziej zależy mi na tym, żeby ta świadomość jakości w Polsce się zadomowiła, bo oczywiście mamy coraz więcej firm, które testują, rozumieją tą potrzebę, ale mam takie wrażenie, że często jeszcze spotykamy się z przeświadczeniem, że testy są niepotrzebne albo z brakiem w ogóle wiedzy, co to jest. Dlatego chciałbym pokazać, w jaki sposób testy pomagają i że faktycznie są potrzebne. Chciałbym też uczulić klientów, czy wskazać im na to, że jeżeli chcą wybrać dobry software house, który zrealizuje jakiś ich pomysł na startup, czy sklep, stronę portfolio, to tak naprawdę powinni zacząć swoją przygodę od zapytania, czy software house testuje i czy robią to testerzy. Bo na rynku IT w Polsce robi się tłoczno.
mamy coraz więcej firm, coraz niższe marże, coraz niższe stawki, natomiast nie jest zbyt dobrym pomysłem korzystać z najtańszego rozwiązania. Pomysłem dobrym jest korzystanie z rozwiązania najlepszego, a najlepsze jest takie, które zapewnia najlepszą jakość w jakichś rozsądnych ryzach finansowych. Okej, okay, to teraz pytanie z serii tych trudnych. To znaczy, czemu mam sobie nie założyć, że po prostu próbujesz sobie zrobić dobry marketing, otwierasz kanał na YouTubie, żeby wypromować firmę i tak naprawdę nie będzie tam nic ciekawego, bo pomysłów firmowych, kanałów na YouTubie, gdzie wypowiada się, wiesz, zarząd, było sporo, zazwyczaj są one nietrafione. Czemu w Twoim przypadku miało być inaczej? W naszym przypadku mamy coś ważnego do powiedzenia i przekazania. Okay. Nie mówimy o biznesie, nie promujemy naszych usług, tylko mówimy generalnie o usługach testerskich. Na rynku polskim brakuje tego. Chcielibyśmy stworzyć taką sytuację, w którym mamy właściwie konkurencję, bo teraz to jest duża nisza. Wiadomo, że łatwiej zarabia się na developmencie, no i dlatego ta trudna działka jakości zostaje niezagospodarowana. Chcielibyśmy pokazać, że warto się tym zajmować i tak naprawdę szerzyć tą wiedzę. Nie mamy tylu ludzi, żeby sprzedać nasze usługi każdemu software house'owi, który tego potrzebuje. Tylko dla wybranych. No jest dużo, dużo firm, które naprawdę tego potrzebują. My mamy ograniczone jakieś tam zdolności i nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc bezpośrednio, no ale pomyślałem, że przecież tą wiedzą można się dzielić, że ona może być dostępna, łatwa i przyjemna, a nie musi być to kolejna nudna prezentacja w PowerPoincie. No, super, w takim razie mam nadzieję, że się uda, a chciałbym jeszcze Cię zapytać przed tak naprawdę podsumowaniem, bo to miał być film wprowadzający, to miała być rozmowa, która Ciebie przedstawia, mam nadzieję, że udało się to zrobić. Chciałem Cię jeszcze zapytać o w ogóle pracę czy zawód testera, bo nie ukrywam, że nawet ja, kiedy pojawił się problem koronawirusa, nagle tąpnięcie na rynku pracy, zacząłem otrzymywać masowo powiadomienia, możesz zostać testerem w 15 minut, nie? Wypełnij ten formularz i już jutro zostań fantastycznym członkiem zespołu IT. Przebranżow się, chociaż byłeś wczoraj jeszcze kierowcą tira. Jak to jest? Czy to jest prawda, że każdy może zostać testerem? Czy to jest takie łatwe? Tak, absolutnie każdy może zostać testerem. Okay. Przychodzisz do nas na kurs, on trwa około 20 do 40 minut i potem dostajesz od razu umowę o pracę na 5000 zł netto. A samochód z premium, służbowy? Samochód służbowy, komórkę, no i potem już tylko sława, sukcesy, wyjazdy zagraniczne. Pracujemy około 2-3 godziny dziennie, resztę spędzamy na piciu kawy i śmianiu się z memów o informatyce. Okej, okay, brzmi ekstra. Bierzesz? Nie, wolę, wiesz, pracę dalej, tą, którą mam, czyli tam sobie na poczcie. Jasne. Tak zupełnie poważnie to chyba tak nie jest, co? Nie jest tak, natomiast wydaje mi się, że taka sytuacja ma jakieś podstawy. To nie jest bezpodstawne twierdzenie. Na polskim rynku, w ogóle Polska jest znana jako wytwórca IT dla Europy, Stanów. Jesteśmy trochę bliżej niż Indie, ale dalej na tyle tani, że warto z nami pracować. No a łatwiej sprawić, żeby ktoś z Polski przyleciał do Niemiec niż na przykład z Filipin czy Indii. Więc to stawia nas w dobrej pozycji. Mamy dobrych, cenionych specjalistów. Taką opinię mamy w Europie. I dlatego pewnie na rynku polskim brakuje około 300 tysięcy specjalistów. Tak się szacuje. Czy to jest w ogóle realne? Nie wiem. No, mówi się, że brakuje nam 90 tysięcy specjalistów. My w TestSpringu właściwie cały czas odczuwamy ten brak i próbujemy rekrutować czy to szkolić ludzi i pewnie dlatego pojawiają się też oferty. No jest to jakaś odpowiedź rynku na to, że potrzebujemy coraz więcej takich ludzi. Problem z testami i testerem jest taki, że nie mamy kierunku studiów, który mógłby Cię wyszkolić i nie ma właściwie jakiejś takiej jednej określonej ścieżki kariery. I to jest ten fakt. No, jedyny sposób, żeby zdobyć tą wiedzę, to faktycznie wykonywać tą pracę. A jak wykonywać pracę? Trzeba ją robić. Trzeba mieć doświadczenie. A żeby zostać przyjętym, to też najlepiej już doświadczenie. No, my na przykład zawsze szukamy najlepiej 24-25-letnich osób z 30-letnim doświadczeniem. No tak, rozumiem. Stąd też szkoły IT. Pozwól, że jeszcze tutaj powiem o tym, czy warto. Wydaje mi się, że to zależy. Jeżeli faktycznie mamy predyspozycję do tego, żeby zostać testerem, można skorzystać z takich usług. I z doświadczenia wiem, że one są całkiem dobre, bo uzyskujesz jakiś taki jeden
wspólny język z ludźmi z IT. Jest to jakiś start, natomiast nie jest to jedyna rzecz, którą trzeba zrobić i na pewno nie jest tak, że po takim kursie od razu dostajesz pracę i zmieniasz swoje życie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że takie rozmowy jak ta będą się przydarzać na Twoim kanale. Doszło mnie słucha, jak wcześniej gdzieś tam ustalaliśmy, rozmawialiśmy o tym, co się może wydarzyć z tym kanałem, z tymi filmami. Mówiłeś, że będziesz zapraszał też gości, poza tym, że będziesz tylko sam zamęczał swoim gadaniem gości po tej drugiej stronie komputera. Będą się pojawiać jacyś ludzie. Kto na przykład może się pojawić? Czy w którym kierunku idzie te zaproszenie? Chcielibyśmy, czy ja chciałbym, żeby ten kanał był, tak jak mówiłem, otwarty, żeby on nie był stricte branżowy, więc to nie będą cały czas programiści i ludzie z tego świata IT, tylko ludzie, którzy korzystają z technologii. Prezesi firm produkcyjnych, czy zarządzających magazynami, wdrażających zmiany, którzy chcą powiedzieć o tym, jak przeszli tę takie transformację cyfrową. Którzy skorzystali z technologii, im to pomogło i jak wyglądała ta droga. Na przykład będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się na przykład cyber security, którzy pokażą nam, jakie zagrożenia może przynieść technologia. Myślę, że będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy muszą zamówić ten software, a potem dają go użytkownikom. Więc będzie ciekawie, nie będzie branżowo, będzie po prostu intrygująco. Okej. Mam nadzieję, że tak samo jak ta rozmowa. Słuchajcie, w takim razie ja się cieszę, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało, aczkolwiek to nie ja chciałbym podsumować. Myślę, że to już jest ten moment, w którym ja się usuwam na dalszy plan i będę tutaj bardzo rzadko. Przekazuję Lejce Habibowi, to on się z Wami pożegna. Powie Wam pewnie o tych wszystkich rzeczach, które się powinno robić na kanale. Nauczyłeś się Habib, że tam trzeba, wiesz, lajki, takie rzeczy, dzwoneczki, subskrypcje, takie to. Okej, przekazuję. Dzięki wielkie. Mówił dla Was, czy rozmawiał z Habibem Łukasz. Do usłyszenia może w przyszłości. Dziękuję Łukaszu, dziękuję Wam za to, że zobaczyliście ten wywiad, weszliście na nasz kanał TestSpring. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, do łapek w górę, do wciskania, czy tam używania dzwoneczków, które będą Was powiadamiały o kolejnych materiałach na TestSpringu. I przede wszystkim do zobaczenia. Dzięki, cześć.